na kieszeni. Jeszcze pewnie za dwa takie zagrania ze strony każdego zawodnika Jan Ferhas zaproponuje powtórkę frame'a. Jest styczna wreszcie, co dać może szansę odstawienia białej po bandach Murphy'emu. Po trzech bandach tam za żółtą bilę powinien kierować białą Sean Murphy. Czasami mówimy o takich charakterystycznych elementach zachowania u zawodników, które świadczą o tym, że są zdenerwowani. Niektóre są, tak jak w przypadku Ding Junhui'a, zachowania, na które nie mają żadnego wpływu. Dochodzi o ten tik, o tą drgającą powiekę. W przypadku Roniego Sullivana wydaje mi się, że on zaczyna się, kiedy zaczyna się denerwować, kiedy nie jest pewien swego, wtedy dużo obficiej uracza nas rozmaitymi minikami. I tutaj już od początku pojedynku z Seanem Murphy'em tych minek dużo, jakby oceniających własne zagrania. Może troszkę przesadzam z tą interpretacją, ale warto będzie obserwować, że w następnych turniejach tutaj okazji już nie będzie za dużo. Maksymalnie ten i następny mecz jeszcze ma do rozegrania Ronnie O'Sullivan. Czerwona koło żółtej. Wydaje mi się, że jest do wbicia do środkowej lewej kieszeni. Ryzykowne zagranie. Oczywiście w przypadku pudła duża szansa wystawienia czerwonej Murphy'emu. No właśnie, ze wsteczną rotacją tutaj, jeżeli będzie zagrywał, musi uderzyć białą bilę mocno, a to spowoduje, że czerwona powróci w górną część stołu, więc może jeszcze mocniej powinien uderzyć O'Sullivan. Dobrze, dobrze wykombinował to zagranie na kieszeń. Wiedział, że jeżeli spróbuje niewiele, to wtedy czerwona odbije się od tych rantów i zostanie w dolnej części stołu. No ale wcześniej przestraszył się. Poprzedniego niejako rozwiązania mierzył w górę, a to oznaczałoby próbę wbicia z dojściem do czarnej. No gdyby to nie wyszło, kolejne samobójstwo popełniłby w tym pojedynku Ronnie O'Sullivan. Ale gdyby wyszło, szanse były jednak zbyt niskie. Ależ błąd Seana Murphy'ego. Temu zawodnikowi takie błędy zdarzają się niezwykle rzadko. Popełniając no tego typu błędy, takie zagrania wykonując Sean Murphy tylko, spowoduje, że Ronnie O'Sullivan będzie czuł się pewniej i pewniej. Nie tylko daje w ten sposób możliwość lepszego wejścia w mecz O'Sullivanowi, ale do tego jeszcze pokazuje, że sam jest zdenerwowany. Na razie to jest czerwony, nie wiemy czy z gorąca, czy ze złości. Brawo, O'Sullivan pięknie, perfekcyjnie po prostu do czerwonej, która mogła tutaj najbardziej utrudniać rozgrywanie breaka. Czarna już do obu narożnych kieszeni będzie dostępna do rozgrywania. W finale jest już Mark Selby. Przeciwnikiem będzie albo O'Sullivan, albo Sean Murphy. I który to z Anglików, których oglądamy w tej chwili, nie wszedłby do finału, to będzie można wspominać inne półfinałowe spotkania z Markiem Selbym, które miało niedawno miejsce. Mistrzostwa świata, wtedy właśnie Mark Selby pokonał 17-16 Seana Murphy'ego po no, bardzo emocjonującym pojedynku. A Ronnie O'Sullivan grał z Selbym w półfinale UK Championship. To jest ten mecz, który wygrał O'Sullivan 9-8, w którym w 17 partii zrobił breaka maksymalnego.
37. Wybór czerwonych przed O'Sullivanem, najbliższa, myślę, że do środkowej kieszeni, połączona z kolorem, no, przyzwoitym przynajmniej, niebieska, da już wygranego frame'a O'Sullivana. Miał łatwiejsze zagranie. To już takie pod publiczkę, trochę z boczną rotacją, z dojściem na różową. No i mamy 67 44. punktów pozostało na stole. 3 punkty więcej ma już 45. przewagi Ronnie O'Sullivan. O różnych meczach mówiło się, zwykło się mówić starcie tytanów. Dzisiejszy pojedynek półfinałowy pomiędzy Murphym a O'Sullivanem zdaje się być jednak takim klasycznym starciem super grających zawodników. Jeden błąd w partii i to już jest praktycznie przegrany frame. Ale dobrze, bo zapowiada nam się ciekawy mecz do samego końca. Ja bym życzył Państwu przede wszystkim na zobaczenie 11-17 partii, to w tym pojedynku raczej nie zobaczymy. 11 co najwyżej. 76. Z jedną setką do tego półfinału dotarł Ronnie O'Sullivan. To był break 105 punktów. Coś nie gra w tej różowej do akurat do lewej kieszeni. Niezadowolony O'Sullivan już pewnie liczył na kolejną setkę. No na pewno liczył na zwycięstwo i się nie przeliczył. Tutaj to wszystko będzie rozgrywało się w takim tempie. My skończymy koło 11 wynikiem 6-5. Koło 15 minut na frame'a potrzebują obaj zawodnicy. Pierwszy frame dzisiejszego pierwszego półfinału trwał 45 minut. Proszę sobie wyobrazić, Stephen Hendry i Mark Selby tak długo męczyli się w pierwszej partii. Później ten cały mecz nabrał nieco rumieńców. Ale start rzeczywiście nie był najlepszy w wykonaniu Selbiego i Hendrego. No, gdyby przekroczyła jeszcze poziomą oś stołu, byłoby znacznie lepiej dla O'Sullivana. Nie mógłby wtedy odstawiać się pod górną bandę Sean Murphy. Już nie kubek, a przezroczysta szklanka, bodajże ciepłej dla odmiany wody. Uda się ominąć niskie kolory, dobre zagranie O'Sullivana. Gdyby tu na zielonej zatrzymała się biała bila, dostałaby pełny kontakt na zielonej, miałby do ścięcia czerwoną do lewego środka Sean Murphy. Takich malutkich błędów muszą unikać obaj zawodnicy. Dwa pierwsze frame doskonale nam pokazały, że mały błąd kosztuje od razu przegraną partię. Bardzo dużo bocznej rotacji. Widzimy, jak z prawej strony białej przekłada kij Sean Murphy, aby ominąć różową, potem niebieską i mieć bezpieczną pozycję.
Zaraz się okaże, czy to było dobre zagranie, czy nie. Zweryfikuje to wszystko pewnie Ronnie O'Sullivan. Czerwona do prawej narożnej kieszeni, prawie że na stop bolu z pozycją do czarnej. Sprawdzę tylko, czy coś zostawi. Jeżeli się pomyli, zostawi na pewno bilę do środkowej lewej. No ma trochę kąta. O'Sullivan może przesuwać białą bilę tak, żeby w razie pudła nie dać tej czerwonej do środkowej. Myli się i rzeczywiście nie wystawia. Zaraz zobaczymy, czy tu jest może inna czerwona do lewej narożnej kieszeni. Trudne zagranie, bardzo ryzykowne, ale jest w stanie zrobić to Sean Murphy. Na pewno do wbicia ta najniższa czerwona, ale bardzo ryzykowna. Nie są to najbardziej ulubione kąty dla snukerzystów. Doświadczenie z pierwszych dwóch partii mówi, że należy się w takich sytuacjach odstawiać. Serce to było. No do wbijania wcześniej się składał. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. Teraz zdaje się, że już spogląda na to, gdzie na bandzie ustawić w dolnej części stołu białą bilę, tak aby nie dać Murphy'emu wbijania. Może połączenie tych dwóch zagrań, próba wbicia z przeniesieniem białej na czarną bilę po prawej stronie, nie, odstawna po prostu. Z premedytacją zagrana odstawna, ten kontakt na brązowie jeszcze pomógł O'Sullivanowi. Chciałby tam w okolice brązowej poprowadzić teraz białą bilę Sean Murphy. Od czerwonych, zagrywając z prawej strony tych czerwonych pod punktem bili różowej, jest to możliwe do zrealizowania, ale niezwykle precyzyjne znowu uderzenie musiałby wykonać Sean Murphy. Odstawiać się będzie od czerwonej, która najbliżej lewej środkowej kieszeni. Boczną rotację trzeba zastosować przy tym uderzeniu. Odrobinka tylko prawego boku, no i nieźle wyprowadzona biała bila. Mógł liczyć tutaj na snukera za brązową. Ważniejsze jednak było pewne poprowadzenie białej bili na bandę. Może już teraz zaryzykować Sean Murphy, czerwona z punktu bili różowej. To jedna możliwość rozpoczęcia breaka, druga stoi troszkę na lewo do zielonej kieszeni. I tu znacznie łatwiej wyprowadzić białą do niższych kolorów. Nie, muśnięcie i...